podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy na Kujawach i Pomorzu, a konkretnie w Kołudzie Wielkiej, nie bez przyczyny nazywanej stolicą polskiej gęsi. Trafiamy do jedynej tego typu fermy zarodowej w Polsce i na świecie, gdzie spotykamy gęś białą kołudzką, uznaną za odrębną rasę hodowlaną, efekt oryginalnej polskiej myśli i praktyki hodowlanej, pochodzący z hodowli w Kołudzie Wielkiej. Właścicielem genotypu jest Zakład Doświadczalny Państwowego Instytutu Zootechniki. Biała kołudzka to 95% polskiego eksportu gęsiny. No chodźcie, 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 dalej, 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 dalej. Chodźcie, 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 chodźcie. Nad pracą Instytutu czuwa dr Halina Bielińska, która jest nazywana gęsią mamą. Los w sposób szczególny połączył ją z tym miejscem, zawodowo i prywatnie. Kołuda Wielka to wyjątkowe miejsce na gęsinowej mapie Polski. No, na gęsinowej mapie Polski, nie tylko Polski, ale Europy i świata. Postrzegani jesteśmy jako kolebka gęsi białej kołudzkiej, a dla nas pracujących z gęsią no jest to szczególne miejsce, ponieważ możemy realizować swoje pasje badawcze i nie tylko. Możemy obserwować te ptaki i ich behawior, ale przede wszystkim dbać o to, żeby genetycznie ta gęś sprostała temu, czego oczekuje konsument. W 2012 roku gęś biała kołudzka została uznana jako odrębna rasa gęsi w Polsce. Jest w tej chwili nazywana jako narodową gęsią. To ogromny sukces hodowlany, na który Państwo pracowaliście wiele, wiele lat. No, pracowało parę pokoleń na ten sukces, bo zaczęło się to w 1962 roku z wprowadzeniem właśnie gęsi białej włoskiej z Danii, o dziwo, która z Italią chyba raczej nic nie miała, jako gęś biała włoska. Z Italią raczej nic nie miała wspólnego. No i oczywiście sprowadził to ówczesny dyrektor, pan docent Kazimierz Bieliński, który nas, no jeszcze nie w tamtych czasach, trochę później zafascynował tą gęsią razem z Krystyną Bielińską, panią docent. No, rozpalili w nas chęć poszukiwania różnych cech tej gęsi, a jednocześnie dbania o to, żeby rzeczywiście stworzyć jej na Kujawach właśnie takie miejsce do jej dobrego rozwoju, bytowania, czyli o taki dobrostan zadbaliśmy przez szereg lat. Można powiedzieć, że jest to kolebka polskiej gęsi. Jest to jedyny genotyp polski, tak od początku do końca i jesteśmy cały czas, przynajmniej ja uważam, że jeszcze nie wszystko zrobione wokół genetycznych cech. To jest ptak niezwykły, szczególny, no bo jest po prostu szalenie inteligentnym ptakiem. Czym się charakteryzuje gęś biała kołudzka? Jest dobrą nioską. Jest oczywiście ptakiem, który daje dobre mięso, dobre pierze, dobry puch, wspaniały, najlepszy na świecie. Puch ma sprężystość najwyższą, jaką zanotowano w laboratoriach i amerykańskich, i niemieckich. Natomiast no to też jest jakaś dbałość i selekcja w tym kierunku. Natomiast na pewno jest to ptak, który w swoim żywieniu toleruje prawie wszystko, to znaczy przede wszystkim naturalne pasze. Nie wiem, czy pani wie, ale wiele osób nazywa panią gęsią mamą. No, słyszałam nieraz to, jak jeszcze szczególnie w terenie. To jest to dla mnie bardzo miłe, bo w końcu matka jest tylko jedna. Ale nie wiem czemu tak. Może dlatego, że rzeczywiście z tymi gęsiami jestem od początku. Po skończeniu studiów przyjechałam tu jako stażystka, odpracowująca niejako w stypendium fundowane, które na mojej olsztyńskiej uczelni wtedy zaistniało z Instytutu Zootechniki. I tutaj od razu wtrącę się, zdradźmy rąbka tajemnicy, że pani nie od zawsze wiązała swoją przyszłość z tymi gęśmi. Absolutnie, absolutnie. Pracę magisterską robiłam na Wydziale Rolnym w Truskawkach, nazwijmy to, co się zresztą potem bardzo dobrze kojarzyło mi, jeśli chodzi o gęsi. Natomiast gęsi były mi zupełnie obce. Ponieważ na Wydziale Rolnym ta zootechnika nie była tak bardzo wysublimowaną, żeby akurat o gęsiach, o wszystkich gatunkach się coś wiedziało, ale akurat o gęsiach, więc mój pierwszy kontakt absolutnie nie był żadną miłością, nawet nie był jakąś empatią do tej gęsi, ponieważ pierwszy mój pobyt przy zbieraniu jaj zaowocował tym, że ta gęś po prostu uderzyła mnie tak mocno w kostkę i się mówi, że niech cię gęś kopnie. No dziękuję, kopnęła mnie i miałam dość duży uraz.
ale głównie, głównym takim inspiratorem to była moja teściowa Krystyna Bielińska, która powiedziała: ty musisz się zająć gęsiami, bo ja widzę w tobie jakiś opór, to ja dlatego ciebie kieruję właśnie do działu gęsi. I rzeczywiście, jak mówię, ta miłość, jeśli mogę tak to nazwać, bo chyba tak już mogę powiedzieć, ona się rozwijała przez lata. I w tej chwili no, nie wyobrażam sobie w ogóle pracy w innym gatunku. Jestem absolutnie zadowolona z tego, co robiłam i robię. Moją pasją nie były w ogóle gęsi. Z jakiegoś przypadku znalazłam się, tak jak wspomniałam. No i potem się tak jakoś moje osobiste sprawy ułożyły, że... Właśnie powiedzmy o tym, że trafiła tu pani na praktyki czy staż i tutaj znalazła pani nie tylko swoje przeznaczenie zawodowe, ale także miłość swojego życia. No tak, to prawda, rzeczywiście i to mnie zatrzymało najbardziej, bo po tym półrocznym czy rocznym stażu no nie czułam takiej potrzeby, żeby akurat się zająć tymi gęsiami. Zupełnie moje myśli były wokół innych sfer zainteresowania, natomiast no tak los chciał, tak się to po prostu wydarzyło. Tak miało być. Nierzadko jak rozmawiamy, patrzymy na gęsi, bo zazwyczaj spotykamy się w takim anturażu. Opowiada mi pani, co teraz gęsi mówią. Zna pani gęsi język? Rzeczywiście można ten język poznać. No, jeżeli się tak właśnie wchodzi w stado gęsi w sposób taki, że one akceptują mnie, a w większości akceptują, bo przebywam z nimi bardzo często, mogę wiedzieć, co one w tym momencie mówią do siebie, między sobą. Kiedy czują strach i niepokój, to są zupełnie inne zachowania. Przede wszystkim później ten behawior, kiedy zaczynają się łączyć w rodziny, kiedy gęsior staje się takim przewodnikiem stada, tej rodziny. No, zachowania w stosunku do partnerki są przecudne. Są ta delikatność w obchodzeniu się z partnerką i taka miłość, którą on objawia w różny sposób. Zawsze mnie ciekawi, dlaczego na przykład ta partnerka, a nie tamta, tylko właśnie ta wybrana. Istnieją jeszcze jakieś czynniki, które nie są jeszcze znane, które usposabiają do takich kontaktów. Czy gęsi panią rozpoznają, jak pani przychodzi do pracy i jak się z panią witają? No, różnie to bywa. Miałam taką grupę gęsi, która wróciła z jakiejś wystawy i musieliśmy ją kwarantannie trzymać dość długo, w oddzielnym kojcu. Kojec był oddalony od tych budynków, no i oczywiście mi tak szkoda było, że one tak samotnie, więc jadąc już rowerkiem zawsze do nich tam się odzywałam. I one mi oczywiście odpowiadały. No, skończyło się na tym, żeśmy się tak zaprzyjaźnili wspólnie, że no bardzo lubiły moje korale, ja się nachylałam tam przy tym kojcu, one lubiły moje bransoletki, były takie właśnie bardzo kontaktowe, ale nawet teraz, jak jadę samochodem i widzę stado gęsi, które chodzi tam sobie przy szosie, no nie jestem w stanie przejechać, żeby się nie zatrzymać i powiedzieć: cześć dziewczyny. No czasem jest odpowiedź, czasem jest podniesienie głowy, a to już dla mnie jest sygnał, że one mnie słyszą. No to są takie momenty, no nie wszystkim to mówię, zwykle oglądam się, czy ktoś nie obserwuje tych moich zachowań i powie: no pewnie to już ten etap, ale ja ten kontakt z gęsiami sobie bardzo cenię. Instytut Zootechniki w Kołudzie Wielkiej jest członkiem sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze. Gęsina z powodzeniem wraca na polskie stoły. Mięso gęsi jest niezwykle zdrowe. Dobrze przyswajalnego białka jest tu około 23%, więcej niż w innych rodzajach mięsiw. Wbrew obiegowej opinii, gęsina nie jest wcale tłusta. W 100 gramach gęsi kołudzkiej zawarte jest zaledwie 4% tłuszczu, czyli znacznie mniej niż jest go w kurczaku, 9% czy chudej polędwicy wieprzowej. Gęś jest w kulinarnej sieci Dziedzictwa Kujaw i Pomorza. No nie mogło być inaczej. Marzyliśmy o tym cały czas i myślę, że to jest spełnione, ponieważ jest taką ikoną naszego województwa. Tak można powiedzieć. Zresztą myślę, że tutaj nie ma żadnego przekłamania, bo rzeczywiście no, jesteśmy na Kujawach, jesteśmy tutaj. I w związku z tym czujemy się bardzo dobrze wykorzystani, w cudzysłowie, jako instytut, do tych działań i promocyjnych, i propagujących właśnie spożywanie gęsiny.
wreszcie od 11 lat robimy to w sposób taki permanentny. Powtarzalność tych wszystkich imprez, tych wszystkich właśnie działań kulinarnych zaowocowała tym, że już nie zjadamy 17 gram gęsiny, tylko jemy 350, a może już nawet więcej. Województwo kujawsko-pomorskie gęsiną stoi i smakuje. W tym regionie rozwija się przyzagrodowy chów gęsi.